dzisiejszym wykładzie będzie mowa o zasadzie zachowania energii i co z niej wynika dla sił sprężystości, jak definiuje się energię potencjalną dla sił sprężystości oraz drugie twierdzenie o równoważności pracy i energii. W wykładzie 27 mówiliśmy o równoważności energii kinetycznej i pracy, a dzisiaj powiemy sobie o równoważności pracy siły zachowawczej i całkowitej energii mechanicznej. Ale wróćmy do sił sprężystości. Siły sprężystości. Wyobraźmy sobie, że mamy ciało zawieszone na sprężynie i to ciało naciągnęliśmy, a następnie pozwoliliśmy mu poruszać się swobodnie. Wiemy, że od położenia równowagowego będzie się poruszać w górę i w dół i ja oznaczyłam tutaj maksymalne wychylenie z położenia równowagi przez A i minimalne przez minus A. Siła zewnętrzna jest proporcjonalna do wychylenia, a siła sprężystości ma znak przeciwny do wychylenia. O tym już wspominaliśmy przy okazji wykładu 27. A więc policzmy sobie teraz, czy zdefiniujmy sobie energię potencjalną dla siły sprężystości i znowu skorzystamy tutaj z tego, o czym była mowa w wykładzie 28, czyli skorzystamy z relacji między pracą i energią potencjalną, a raczej zmianą energii potencjalnej i pracą wykonaną przez siły zachowawcze albo siły zewnętrzne równoważące. A więc wyobraźmy sobie, że interesuje nas praca siły zewnętrznej równoważącej tę siłę sprężystości. No, to jest iloczyn skalarny siły zewnętrznej i przemieszczenia. Siła zewnętrzna jest skierowana w dół. Wybieramy oś Y wzdłuż właśnie tej sprężyny i będziemy mieć iloczyn skalarny siły zewnętrznej i przemieszczenia. I ta siła zewnętrzna i przemieszczenie mają zwrot ten sam. Ciągniemy kulkę w dół, sprężyna się naciąga, czyli przemieszczenie i siła jest zwrócona w tym samym kierunku, kąt między nimi jest zero. Czyli z iloczynu skalarnego otrzymujemy, że praca będzie dotyczyła tylko iloczynu wartości siły zewnętrznej i przemieszczenia dy, bo kosinus zera jest 1. A więc jak podstawimy sobie do wzoru na siłę zewnętrzną zależność k razy y, to otrzymamy całkę z ky dy i ta całka z ky dy jest równa. Stałą wyciągamy przed całkę, zostaje całka z y dy, czyli y kwadrat przez 2, w granicy dolnej y1, w górnej y2, czyli jest to różnica takich dwóch wielkości, 1 druga ky2 kwadrat minus 1 druga ky1 kwadrat i to jest dodatnie, bo to położenie wyjściowe było, powiedzmy, położeniem zrelaksowanym, a położenie końcowe to jest wtedy, kiedy my naciągnęliśmy sprężynę, czyli to jest różne od zera. A więc, ponieważ wiemy, że praca siły zewnętrznej jest równa przyrostowi energii potencjalnej, to te dwie wielkości, które występują po prawej stronie równania na pracę siły zewnętrznej, będą oznaczały energię potencjalną na końcu minus energię potencjalną na początku, czyli EP2 minus EP1. Jeśli więc będziemy mieć dowolne wychylenie z położenia równowagi, to energia potencjalna dla tego dowolnego wychylenia będzie określona wzorem k razy y kwadrat przez 2. A więc widzimy, że jest to funkcja, która jest funkcją kwadratową i niezależnie od tego, czy sprężyna jest ściśnięta, czy rozciągnięta, jeśli to wychylenie względem położenia równowagowego jest równe y, to wtedy ta energia potencjalna wyraża się takim wzorem. No wiemy, że jest to równanie, które opisuje parabolę, a równanie paraboli na wykresie jest przedstawione tutaj właśnie tą czerwoną linią. Czyli widzimy, że dla położenia równowagowego sprężyna ma energię potencjalną równą 0 i niezależnie od tego, czy jest rozciągana, czy jest ściskana, czyli czy y jest dodatnie, czy jest ujemne, to energia potencjalna rośnie zgodnie z tym równaniem, że to jest ky kwadrat przez 2. A więc już wiemy, jak wygląda energia potencjalna sprężystości i wiemy, jak wygląda energia potencjalna dla siły grawitacji,
Dla siły grawitacji analizowaliśmy w pobliżu powierzchni Ziemi w wykładzie poprzednim, 28. Natomiast właśnie dla energię potencjalną dla siły sprężystości energia ta przedstawia się tym wzorem, że jest to KY kwadrat przez 2. Zobaczmy, jaką mamy korzyść z takiej właśnie z takiej energii potencjalnej. Skoro wiemy, że jest to właśnie takie równanie, to czy to równanie nam się przyda i czy przyda nam się twierdzenie o równoważności pracy i energii do rozwiązywania zagadnień związanych właśnie ze sprężyną. Czyli wyobraźmy sobie teraz, że mamy sprężynę, do której jest przyczepione ciało o masie M i wyjściowo sprężyna jest zrelaksowana, czyli to ciało znajduje się w pewnej pozycji równowagowej oznaczonej tutaj na rysunku tą linią przerywaną. I teraz pytanie jest takie, co się stanie, jaka będzie prędkość tego ciała wtedy, kiedy my sprężynę naciągniemy i zwolnimy. A więc pozycja równowagowa jest taka, że sprężyna jest tutaj i teraz zostaje naciągnięta, czyli siłą zewnętrzną działamy tak, że naciągamy sprężynę i załóżmy, że to rozciągnięcie nastąpiło o odległość d i zwalniamy sprężynę. Jak sprężynę zwolnimy, to oczywiście na skutek działania siły sprężystości sprężyna będzie się poruszała w stronę równowagową i jej prędkość urośnie do największej wartości właśnie wtedy, kiedy będzie przechodziła przez położenie równowagowe, o czym na razie nie wiemy, że jest to największa prędkość, ale dowiemy się jeszcze w trakcie kolejnych wykładów. I interesuje nas, jaka będzie prędkość wtedy, kiedy właśnie osiągnie wartość maksymalną, czyli wtedy, kiedy będzie przechodziła przez to położenie równowagowe. Możemy oczywiście rozwiązywać to zagadnienie, korzystając z rozwiązania równań ruchu, ale nie będzie to takie proste, bo siła sprężystości to jest minus stała razy wychylenie z położenia równowagi, a więc jest to takie równanie, które jest trudno rozwiązać. To jest naprawdę równanie różniczkowe drugiego rzędu. A więc zobaczmy, na ile przyda nam się to, co do tej pory się to, czego się dowiedzieliśmy do tej pory na temat równoważności pracy i energii, żeby policzyć tę prędkość. Jeśli policzymy sobie pracę siły sprężystości od tego odcinka wyjściowego, czyli wtedy, kiedy sprężyna jest naciągnięta, do położenia zrelaksowanego. Przypomnę, że sprężyna wraca do tego położenia zrelaksowanego, bo działa na nią siła, która będzie zwrócona w lewo, siła sprężystości. A więc siła sprężystości działa w lewo, przemieszczenie będzie też w lewo, czyli patrzymy, jaka jest praca tej siły sprężystości. A więc praca siły sprężystości jest zgodnie z równaniem, które powiedzieliśmy sobie wcześniej, siła sprężystości jest siłą zachowawczą, ta praca jest równa ubytkowi energii potencjalnej. A więc patrzymy, jaka jest energia potencjalna na końcu i energia potencjalna na początku i ze znakiem minus musimy tą różnicę energii potencjalnej wziąć, dlatego że to jest ubytek energii potencjalnej. Czyli na końcu to było położenie zrelaksowane, na początku położenie, kiedy sprężyna jest naciągnięta, a więc to równanie dla naszych konkretnych tutaj warunków zadania wygląda następująco. Minus 1/2, przepraszam, ale ten minus wszedł tutaj w znak równości, tu jest jeszcze minus. Minus 1/2 k o 0 kwadrat minus d kwadrat. No ten pierwszy człon jest równy 0. Oczywiście minus z tym minusem to będzie plus i otrzymamy równanie następujące. A więc siła sprężystości wykonała pracę dodatnią. Teraz zobaczmy sobie, czemu jest równa zmiana energii kinetycznej. Zmiana energii kinetycznej to jest energia kinetyczna na końcu, czyli jak sprężyna jest w położeniu zrelaksowanym, minus energia kinetyczna na początku, czyli jak sprężyna jest naciągnięta tuż przed momentem, kiedy ją puszczamy. W momencie, kiedy puszczamy, to prędkość początkowa jest równa 0, czyli V1 jest 0, ten człon znika, zostaje tylko energia kinetyczna wtedy, kiedy ciało przechodzi przez położenie równowagowe. No i korzystając z tego, że wiemy, że prawdziwe jest równanie o
które mówi o równoważności, twierdzenie o równoważności pracy i energii kinetycznej, to możemy tę pracę przyrównać do energii kinetycznej i otrzymamy następujące równanie. 1/2 kd² równa się 1/2 mv zrelaksowane do kwadratu. I stąd możemy policzyć Vr, to jest d razy pierwiastek z k przez m. To jest przykład prosty wtedy, kiedy nie uwzględniamy siły tarcia. Ale możemy jeszcze uwzględnić siłę tarcia między tym ciałem, które znajduje się właśnie na tej płaszczyźnie i jest ciągnięte przez sprężynę, przez siłę sprężystości. Jeśli to uwzględnimy, to będzie troszeczkę inna sytuacja, bo jeśli uwzględnimy tarcie, to wtedy, kiedy siła sprężystości działa w lewo, na ciało zaczyna działać siła, która ma zwrot przeciwny. To jest siła tarcia. Jeśli zakładamy, że ciało się porusza, to jest to siła tarcia kinetycznego. No i musimy oczywiście w równaniu, w którym uwzględniamy pracę, musimy uwzględnić pracę siły tarcia. A więc oprócz pracy, którą wykonuje siła sprężystości, którą już przedtem sobie policzyliśmy, musimy w równaniu uwzględnić jeszcze pracę, która wynika właśnie z działania siły tarcia. Oznaczyłam ją przez delta Vf i delta V to jest praca siły sprężystości. I to jest praca wykonana przez wszystkie siły. I ta praca wykonana przez wszystkie siły, praca siły wypadkowej, jest równa, zgodnie z pierwszym twierdzeniem o równoważności pracy i energii kinetycznej, równa zmianie energii kinetycznej. Tę pracę dla siły sprężystości już liczyliśmy. Pozostaje nam policzenie tej pracy, którą liczyliśmy też w wykładzie 27-28. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, jak to się liczy. A więc, znaczy nauczeni, jak to się liczy, to jest siła tarcia razy przemieszczenie i można pokazać, że to jest minus współczynnik tarcia razy m razy g razy d. I teraz to delta Vf podstawiamy do równania na pracę całkowitą i przyrównujemy do zmiany energii kinetycznej. Delta V to było 1/2 kd², policzyliśmy przedtem. Delta Ek mvr² przez 2 też liczyliśmy wcześniej i otrzymujemy w rezultacie następujące równanie. Jeśli podstawimy te wszystkie prace i energię, zmianę energii kinetycznej do tego równania, które wynika z twierdzenia równoważności pracy wypadkowej siły i energii kinetycznej, to otrzymamy następujące równanie. To równanie od poprzedniego równania różni się tym członem, czyli dodaliśmy pracę siły tarcia, no ale możemy policzyć teraz tę prędkość, kiedy uwzględniamy tarcie. A więc jak uwzględniliśmy tarcie, to równanie na prędkość tego ciała wtedy, kiedy ono wraca do położenia równowagowego, a raczej w położeniu równowagowym, jest następującym równaniem dane i dana ta prędkość i widzimy, że prędkość jest teraz mniejsza. Wtedy, kiedy nie było tarcia, to w równaniu na prędkość mieliśmy tylko ten pierwszy człon, bo to było d razy pierwiastek z k przez m. Jeśli założymy, że tarcie jest 0, to ten człon znika, zostaje nam tylko równanie pierwiastek z d² k razy m, czyli dokładnie to samo po wyciągnięciu pierwiastka z d², co otrzymaliśmy wcześniej z tego samego twierdzenia, ale bez pracy siły tarcia. A więc ten przykład miał ilustrować, jak bardzo korzystne jest stosowanie twierdzenia o równoważności pracy i energii kinetycznej, jak wygodne jest do rozwiązywania różnych zagadnień. A na koniec tego wykładu jeszcze chciałabym powiedzieć o jednym twierdzeniu i zastosować to twierdzenie do rozwiązania tego samego zagadnienia ciała na sprężynie. Drugie twierdzenie, praca, energia, mówi o tym, że jeśli na cząstkę oprócz sił zachowawczych działają siły niezachowawcze, to praca tych sił niezachowawczych, ona została oznaczona jako delta Vnz niezachowawcze, jest równa całkowitej zmianie energii mechanicznej cząstki. A więc to twierdzenie się różni od poprzedniego twierdzenia, bo pierwsze twierdzenie
było twierdzeniem, które mówiło o równoważności pracy siły wypadkowej i energii kinetycznej. A to jest twierdzenie o równoważności pracy siły niezachowawczej jedynie oraz energii mechanicznej całkowitej. Skąd ono jest? Bardzo łatwo jest pokazać, że jest to prawdziwe równanie. A więc zobaczmy. Wiemy, że całkowita zmiana energii mechanicznej składa się z dwóch członów. Zmiany energii kinetycznej i zmiany energii potencjalnej. Ale jeśli mamy do czynienia z siłami zachowawczymi, to zmiana energii potencjalnej jest równa minus praca siły zachowawczej. Zaś zgodnie z pierwszym twierdzeniem o równoważności pracy i energii kinetycznej, zmiana energii kinetycznej jest równa pracy siły wypadkowej, czyli wszystkich sił, jakie występują w układzie. Jeśli teraz od pracy sił wszystkich odejmiemy pracę sił niezachowawczych, to zostanie nam tylko praca siły niezachowawczej. Bo jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, dzielimy wszystkie siły na dwa rodzaje, jeśli chodzi właśnie o na dwie klasy główne, siły zachowawcze i niezachowawcze. Czyli na końcu otrzymamy pracę siły niezachowawczej. No i wróćmy do naszego przykładu. Skorzystajmy z tego twierdzenia. Całkowita zmiana energii to jest zmiana energii kinetycznej i potencjalnej i ona ma być równa zgodnie z tym twierdzeniem tylko pracy siły niezachowawczej. Zmiana energii kinetycznej liczyliśmy wcześniej, to jest 1/2 mvr kwadrat, czyli końcowa energia minus początkowa, która była równa 0. Zmiana energii potencjalnej, końcowa 0, początkowa, jak sprężyna jest naciągnięta, 1/2 kd kwadrat, czyli minus 1/2 kd kwadrat. A więc zmiana energii kinetycznej, policzona tutaj, plus zmiana energii potencjalnej, policzona tutaj, minus 1/2 kd kwadrat, daje pracę siły niezachowawczej. Jedyną siłą niezachowawczą jest tutaj siła tarcia, minus mi k mgd. Jak stąd policzymy prędkość, to otrzymamy ten sam wzór, który otrzymaliśmy, korzystając z pierwszego twierdzenia o równoważności pracy i energii kinetycznej. A więc w zależności od tego, jak nam wygodnie, którą pracę łatwiej nam policzyć, to możemy skorzystać z jednego lub z drugiego twierdzenia. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu takich zagadnień z mechaniki. Dziękuję bardzo za uwagę.